szósty finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! 26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już dawno za nami. Kwota deklarowana, jaką udało się zebrać, to ponad 81 milionów złotych. Przed organizatorami teraz wielkie liczenie, a ostateczną kwotę poznamy tradycyjnie na początku marca. Wielkie liczenie powoli kończy się natomiast w naszych miastach, w naszym regionie. Hojnie podczas licytacji zebrano ponad 10 tysięcy złotych. Natomiast po policzeniu wszystkich zbiorów można śmiało powiedzieć, że pobiliśmy rekord i zebraliśmy 39 735 złotych i 77 groszy. Małe serduszko do domu zabrała Hania Ferfet za 1100 złotych. Duże Ola Rycerz za kwotę 1250. Widuchowa również może pochwalić się nowym rekordem. Po wszystkich obliczeniach tamtejszym organizatorom wyszło, iż uzbierali aż 15 156 zł i 94 grosze. Złote serduszka zostały sprzedane również w Moryniu, małe za 500, zaś duże za 700 zł. W Mieszkowicach zebrano ponad 14 000 zł. 26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy grał nie tylko w Polsce, ale i za granicą. To dzięki Wam, naszym czytelnikom, możemy teraz zobaczyć, gdzie się umawialiście. Tym samym pomagaliście potrzebującym. Również dzięki Wam mogliśmy być w Kamieniu Pomorskim, w Warszawie, a nawet za granicą w Bergen. Złote serduszka zostały sprzedane również w Moryniu, małe za 500, zaś duże za 700 zł. Wiemu, że nikt cię nie kocha, nie. Wiemu, że nikt cię nie potrzebuje. Dziękujemy i do zobaczenia w 27. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.